Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziś moim gościem jest ksiądz biskup Maciej Małyga, nowo wyświęcony ksiądz biskup archidiecezji wrocławskiej. Księże biskupie, jak to jest zostać powołanym przez Kościół na posługę biskupią? Wszystko to przeżywam najpierw w takim duchowym wymiarze, jako bliskość Pana Boga, bliskość Kościoła. Też po raz pierwszy stał się dla mnie wyraźny, chociaż oczywiście wcześniej też był, związek z apostołami, czyli z tymi najbliższymi przyjaciółmi Pana Jezusa. Już kilka dni minęło od święceń. Miały miejsce one w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 24 kwietnia. Jeszcze więcej czasu minęło od ogłoszenia tej nominacji i jeszcze wcześniej od wyboru Ojca Świętego. Także to był taki bardzo, bardzo piękny czas, też przygotowań, potem samych święceń. A teraz szara codzienność, którą też bardzo, bardzo lubię. Choć nie jest ona oczywiście szara, raczej to, może raczej tak się mówi, ale no, czas pracy, spotkań, posługi, pewnego rozeznawania. W takim sensie zewnętrznym też się wiele zmieniło, bo musiałem się przeprowadzić z Sulistrowiczek, gdzie współprowadziłem dom formacji stałej, taki nasz dom dla księży naszej diecezji. Teraz po raz trzeci wprowadziłem się na Ostrów Tumski we Wrocławiu, gdzie jest właśnie wiele, wiele życia, wielu ludzi, wiele różnych wspólnot, osób świeckich czy zakonnych. Pewien kierunek biskupiego działania możemy już zauważyć w zawołaniu księdza biskupa. Tak. Jak ono się zrodziło, jakie ma znaczenie? Tak. Zawołanie to diligenti mundum, czyli z języka łacińskiego na polski brzmi to miłującemu świat. To jest właściwie parafraza fragmentu Ewangelii, rozdział 3 Ewangelii według świętego Jana. Tak, albowiem tak Bóg umiłował świat, że zesłał swego Syna, aby ten świat zbawić, a nie żeby ten świat potępić. To jest zbyt długie zdanie, żeby je zmieścić właśnie w tej formie zawołania, stąd tylko dwa słowa, miłującemu świat, albo temu, który umiłował świat. To zawołanie przyszło do mnie w chwili pewnej intuicji, bez większych rozmyślań. Było jakoś pierwsze, potem może coś mi jeszcze innego do głowy przychodziło, ale to było, myślę, darem Pana Boga. Zrodziło się ono właściwie w sam dzień, kiedy otrzymałem informację o zaproszeniu do księdza nuncjusza. Było to na granicy z Ukrainą 28 lutego, więc to był sam początek, piąty dzień wojny w takim wielkim przygnębieniu, które nas wszystkich dotknęło i pośród nieszczęsnych ludzi, którzy musieli stamtąd uciekać, kobiet, dzieci, no, w tym zimnie, a równocześnie też w takiej wielkiej życzliwości ludzi, którzy tam byli. No, po prostu wszyscy się tam zjechali w to miejsce, żeby pomagać. Każdy robił, co umiał. Kierowca, kucharz, kucharka, czy ktoś do pomocy, czy żeby przewieźć, czy ugotować, czy podarować jakieś ubranie. No i tu w tym, powstaje tak, to tak, zawołanie tak, miłującemu świat, tak, że który... Bóg ten świat kocha. On nasz świat kocha. On nie chce potępienia tego świata, czy samopotępienia. On nie chce wojny. On chce pokoju. Przede wszystkim dał swojego Syna jako wyraz swojej największej miłości. No jest taka droga, to jest właściwie jakiś ułamek taki, jeden kamyczek z tej wielkiej mozaiki historii, którą właśnie wspólnie my jako Polacy tworzymy od początku wojny. Nie jest to jakieś wyjątkowe,
to w tej wielkiej mozaice to raczej taki gdzieś kamyczek tam z boku i w tle. Kamyczek, który jednak wydaje się bardzo ważny, gdy popatrzy się na herb księdza biskupa z krzyżem po środku, z krzyżem w centrum, to znaczenie jest uwydatnione jeszcze bardziej. Tak, herb jest taki prosty, że mógłbym nawet robić konkursy w przedszkolach, które z dzieci namaluje ten herb najładniej, bo jest taki prosty. Zresztą jak inaczej oddać te dwa słowa miłującemu świat? No to musi być po prostu, trzeba by namalować miłość i namalować świat. Czyli krzyż, tak. Miłością jest ofiara. Tak, a nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Mówi Pan Jezus kilkanaście godzin przed tym, właśnie przed oddaniem swego życia za przyjaciół na krzyżu. No i stąd taki prosty znak. Zaciekawiła mnie jeszcze jedna informacja. Znalazłam informację o tym, że papież Franciszek przydzielił księdzu biskupowi stolicę tytularną o nazwie Dulcinio. Co to znaczy? Jest ksiądz biskup biskupem archidiecezji wrocławskiej, tu pojawia się jakaś starożytna nazwa. Tak, ja jestem biskupem pomocniczym, bo właściwym biskupem naszej diecezji jest ksiądz arcybiskup Józef Kupny, nasz metropolita. I to właśnie Wrocław to jest jego kościół, za który on ponosi odpowiedzialność, który on prowadzi. Prawda? On jest tutaj, on jest naszym pasterzem. Ale żeby zachować też, powiedzmy, ten wymiar właśnie biskup jako sługa Kościoła, to biskupom pomocniczym, którzy nie mają właśnie tych swoich diecezji tak jak ordynariusze, czyli jak ksiądz arcybiskup, to im się przydziela się tak zwane stolice tytularne, czyli miejsca, gdzie kiedyś istniały biskupstwa Kościoła katolickiego, ale z różnych powodów już nie istnieją. I mi Ojciec Święty przydzielił diecezję czy stolicę tytularną. Właśnie tutaj różnie tę nazwę się wymawia, czy trochę z włoskiego Dulcinio, czy tamtejsi mieszkańcy, czyli Czarnogórzanie, Czarnogórcy. Czarnogórzanie, tak myślę. Przepraszam swoich diecezjan. Czarnogórcy. Tak? Tak mi się wydaje. I co teraz? Jak wymawiali? Ulcin. Także mniejsza o tę nazwę, prawda? Ale faktem to jest też dla naszej diecezji wrocławskiej to jest o tyle istotne, że biskupem tytularnym tej diecezji był ksiądz biskup Józef Pazdur, też bardzo nam bliski, też wielu księży, sióstr zakonnych, wielu ludzi świeckich, rodzin, bardzo go ciepło wspomina. Tak, mnie bierzmował na przykład. O, na przykład, tak. W dużej mierze zajmował się ksiądz wcześniej formacją kapłanów. Był ksiądz ojcem duchownym, działał też na innych polach. Czy ten wymiar będzie teraz jakoś istotny, jakoś ważny, jakoś w szczególny sposób będzie temu poświęcona posługa biskupia? Tak, bardzo bym chciał dalej towarzyszyć moim braciom kapłanom. To jest duża część mojego życia. 10 lat temu zostałem ojcem duchownym, wychowawcą w seminarium. Potem wspólnie tworzyliśmy dom dla księży w Sulistrowiczkach pod Ślężą. No, także to będzie ciągle dla mnie bardzo istotne. Może trochę inaczej, ale też mam dużo kontaktu z księżmi. Bardzo, bardzo mi na tym zależy. Także no, oczywiście, tak, jak najbardziej. To jest jasne. A jaka jest wizja kapłana XXI wieku dla księdza biskupa? Wizja XXI wieku. Na pewno jest coś, co pozostaje istotą na zawsze, czy w wieku pierwszym, czy w XXI. Sługa Pana Jezusa, wierny charyzmatowi, czyli Słowu, Sakramentowi i Ludowi Bożemu.
Myślę, że w tym się w dużej mierze zawiera kapłański charyzmat, słowo, sakrament, lud Boży. Kapłan według rad ewangelicznych, czyli czysty, posłuszny i ubogi. To, co nam przypomina papież Franciszek, na przykład w swoim ostatnim, takim pięknej, w ostatniej medytacji, cztery bliskości. Bliski Bogu, bliski biskupowi, bliski braciom kapłanom, bliski ludowi Bożemu. Człowiek modlitwy, człowiek dojrzały w swoim rozumie, w swoich emocjach, w swoich wyborach. Mądry teolog również, gorliwy duszpasterz. No mógłbym tutaj akurat o tym to jakby mógłbym mówić więcej, ale pewno też możemy to widzieć po księżach właśnie, co jest w nich dobrego i za to Bogu dziękować, prosić, żeby się to rozwijało. To jeden obszar, kapłani. Teraz jest ksiądz biskup jeszcze bardziej posłany do ludu Bożego. Ta posługa się poszerza, możliwości posługi się poszerzają. Jaką ksiądz biskup tutaj ma wizję? Co chciałby? No, trudno mówić o wizji, bo to jest początek. To ja bym chciał wszystko przemodlić, posłuchać Ducha, co Duch mówi do kościołów, co mówią moi bracia, księża, co mówi lud Boży. Także to pewno wszystko trzeba przemodlić i przemyśleć. Z drugiej strony ciągle mam w głowie to, co Jan Paweł II pisał na przełomie 2002 i 3 tysiąclecia, że program od 2000 lat jest ciągle ten sam. On to określił jako kontemplacja oblicza Chrystusa. Także zobaczymy, prawda? Zobaczymy. Nie chciałbym jakoś tutaj snuć jakichś wielkich planów, wizji. Pewno życie to będzie wszystko weryfikowało. Ważna jest obecność, taka przystępność, choć to też ma po prostu swoje fizyczne granice. No, także na pewno coś Pan Bóg podpowie. Mhm. A czy jest coś, co możemy księdzu biskupowi ofiarować jako lud Boży? Tutaj z drugiej strony oglądamy ten wywiad, dowiadujemy się coraz więcej o księdzu biskupie. Czy jakoś możemy pomóc? Bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że wielką siłą jest modlitwa. Co do tego jestem przekonany. Jakby są sprawy, które w swoim ręku mają ludzie. Na przykład pokój w dużej mierze jest taką sprawą, ale są sprawy, które w ręku ma Bóg. Sprawy Królestwa, czyli wiary, nadziei, miłości, sprawy nawrócenia. I to on to nam daruje, gdy go o to prosimy. Więc na pewno modlitwa. No też myślę, jest bardzo istotne no taka uczciwość w rozmowach, w sensie, żebyśmy wszyscy znali prawdę o tym, jak jest. Prawda? Mhm. Jak jest i nie zamykali się w jakichś tam informacyjnych bańkach. Nie wiem, że jest bardzo źle, albo znowu, że jest bardzo dobrze. Więc to byłaby druga sprawa. No i pewno trzecia też. Bardzo lubię taką zwyczajność w relacjach bez, no właśnie, bez takich przesadnych form. Dziękuję księdzu biskupowi bardzo za tą rozmowę. W imieniu moim i w imieniu zespołu EWTN Polska składam też najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego na tą posługę i bardzo proszę o błogosławieństwo. Dziękuję bardzo Pani Doroto i też wszystkim Wam. Proszę przyjąć na zakończenie Boże błogosławieństwo. Niech ono nas prowadzi, strzeże i dodaje nam wiary, nadziei i miłości. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Szczęść Boże.